Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Tak jak mówiłem już wczoraj, jest dzisiaj mocna promocja dostępna, gdzie 2 złote, grając gola Wisły Kraków, możesz zamienić na 300 zł i to dostaniesz kasę na grę po prostu. Promocja w Superbecie dla każdego nowego gracza, o której powiem zaraz nieco więcej. Każdy może skorzystać. 2 można zamienić dzisiaj na 300. Na początek oczywiście, słuchajcie, wielka prośba jak zawsze o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie, które automatycznie pomaga wszystko rozwijać. Jest dzisiaj kilka propozycji ciekawych, mam nadzieję dobrych kuponów od osób, które już typowały u nas na YouTubie, ale do tego przejdziemy sobie za chwilę. Jeżeli chciałbyś skipować, nie ma problemu, skipuj sobie od razu. Ja powiem tutaj o tej promocji, odpalimy jakiś konkurs, czyli generalnie taki krótki blok promocyjny przed nami. I zaczynamy od tej promocji, o której mówiłem już wczoraj. Dzisiaj jest opcja zamienić w Superbecie 2 zł na 300 zł. Jak tego dokonać? Pierwszy krok to jest oczywiście promocja dla nowych graczy, więc założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Superbet oczywiście całkowicie legalnie działający w Polsce bookmacher, można śmiało działać. W trakcie zakładania konta trzeba zaakceptować zgody marketingowe, czyli takiego dzyndla zaznaczyć, potem na spokojnie zweryfikować sobie konto gracza i wpłacić minimum 50 zł. Te 3 rzeczy zapisują cię do promocji na mecz Lapi Wisła Kraków. I jedyne co musisz zrobić, to z konta depozytowego, z tych 50 zł, które wpłaciłeś, za minimum 2 zł. Zagrać gola Wisły Kraków, tak jak teraz widzisz na kuponie. Jeżeli Wisła strzeli w regulaminowym czasie gry, to dostaniesz 300 zł na grę w bonusie w Superbecie w przeciągu 72 godzin. 300 na grę za jednego gola Wisły, grając go za 2 zł. No tydzień temu Wisła 2 gole strzeliła, a mogła strzelić zdecydowanie więcej. W skrócie, pierwszy krok, żeby tą promocję sobie ogarnąć, odebrać, to jest założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, depozyt, czyli wpłata na minimum 50 zł i jesteś zapisany do promocji. I za 2 zł po prostu trzeba załadować z konta depozytowego, nie za freebet, gola Wisły Kraków. I dzisiaj od 16:30 wszyscy kciuki trzymają, no przynajmniej za tego gola. Także osoby zainteresowane promocją odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta to jest minuta i można coś tam działać. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, na naszego Instagrama, Discorda, na 2 pozostałe kanały, Strefa Typów, Strefa Typerów. Na Strefie Typerów od sierpnia będzie daily pojedynek ze mną. Osoby z Discorda będą rywalizowały ze mną w typowaniu. Będą codziennie minimum 4 kupony. Także serdecznie zapraszam, bo tam od 1 sierpnia jest mocna ofensywa. Linki macie w opisie pod filmem. I lecimy z konkursem. Jak zawsze kasa do zgarnięcia, kasa na grę w Superbecie. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Trzeba subskrybować kanał Obstawiamy. Łapę w górę zostawić. Zobacz, czy masz klikniętą łapę w górę. Łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu tu powiecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lapi a Wisłą Kraków. Dopisujecie swój nick gracza z Superbeta, typujecie do 16:30, komentarze edytowane. Dodane po tej godzinie bez niku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie i liczy się regulaminowy czas gry. Także komentarze do waszej dyspozycji serdecznie zapraszam, a my przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału na kanale Obstawiamy. Tak jak mówiłem, dzisiaj sporo osób, które już typowały i zaczynamy od kuponu Michała. 17 podanych kuponów, 7 trafionych, 5064 zł czystego profitu. Mamy dubla z rozbitą stawką, kupon rozbity nad stawka rozbita na 2, żeby ominąć podatek od wysokich wygranych i bardzo dobrze. 2 razy 700 zł na 2 razy 1670. Mamy tak, Wisłę z remisem i overem 1,5 gola. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy to Lapi strzeli gola, nie? U siebie nawet, bo oni nie zagrali jakoś wybitnie z Wisłą. Okej, kilka razy się odgryzali, ale Wisła była zdecydowanie lepsza w tym meczu. Tutaj w stronę Wisły idzie Michał, dorzuca podpórę do tego i te minimum 2 gole w meczu, czyli na przykład 1-1, 2-0 dla Wisły, 2-1 dla Wisły. No minimum 2 gole i Wisła nie może przegrać. Do tego BTTS w meczu Hunedoaras z Pax, to jest pojedynek rumuńskiej drużyny z węgierską. Tutaj dosyć niespodziewanie dzisiejsi gospodarze wygrali w pierwszym meczu z Pax węgierskim i to aż 4-0. Tam Pax na własnym terenie było bardzo mocnym faworytem, kurce w okolicach 1,35 i to było jedno pewnie z takich zaskoczeń, jeżeli chodzi o kwalifikacje do Ligi Europy tydzień temu. No tutaj zdaniem Michała będzie BTTS. Nie wiem, czy 4, no jest do odrobienia, pewnie nie takie rzeczy się zdarzały, że 4-0 wynik był odrabiany, ale no łomot niesamowity Pax otrzymało w pierwszym meczu u siebie. Tu jest propozycja na BTTS-a i to może zrobić fajną kasę, za co trzymamy kciuki. Dalej mamy kupon od Olka. Olek to jest stały bywalec, który 34 razy typował. Skuteczność trafionych typów kuponów może nie najlepsza, bo 15 na plus, ale stawkowanie daje 7105 zł czystego profitu, więc to wygląda fajnie. I tu mamy za tysiaka po prostu
zwycięstwo Wisły. Czyli optymistycznie, patriotycznie Olek liczy na scenariusz z pierwszego meczu. Jeden typ ładowany za tysiaka. Ja trzymam kciuki, żeby ta Wisła wygrała, bo zawsze cieszą zwycięstwa polskich ekip w kwalifikacjach do europejskich pucharów, więc ja jak najbardziej się pod tym podpisuję. I jeżeli to za wiele się nie zmieni w stosunku do tego, co było tydzień temu, jeżeli obie ekipy zagrają na podobnym poziomie, no to umówmy się, no Wisła ma szansę wygrać, nie? Tak skromnie mówiąc, ma szansę i no i tutaj coś takiego Olek łapie, walczy o 16 trafiony kupon w historii podawania swoich typów u nas tutaj na YouTubie. Trzymamy kciuki, 2200 może wrócić. Propozycja numer 3 jest od Damiana. 15 podanych kuponów, 8 trafionych, 10 636 zł czystego profitu. To wygląda naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o profit. 1520 nierozbity kupona, szkoda, na 3142 i tutaj mamy tak. Mamy sklejkę na mecz, słuchajcie, Pafos albo Fafos z Elfsborgiem. Tutaj Elfsborg 3-0 pierwsze spotkanie wygrał. Under 4,5 goli w tym meczu ma być, ale przy tym też overek 1,5, czyli 2, 3, 4 gole w meczu, to tutaj robi na zielono ten typ. Pafos ma strzelić gola u siebie, no gonią wynik, może faktycznie powalczą o to jedno trafienie. I Maribor z remisem i overem 1,5 gola. Maribor gra z Botewem, oni przegrali pierwszy mecz na wyjeździe 2-1. Tutaj zdaniem bukmacherów w tym meczu rewanżowym są mocnym faworytem. Damian sobie łapie podpórę do tego i też dorzuca over 1,5 gola, czyli taki najmniejszy sensowny over, 3142 może wrócić. Lecimy dalej. Dalej jest grube granie, bo jest kupon od Przemka, który 6 razy typował, 4 razy trafiał, 6431 profitu i ładuje 900 zł razy 3. 2700 na kupon, może wrócić 1995 razy 3 z pojedynczego kuponu, oczywiście omijany podatek od wysokich wygranych, bardzo dobrze, ale to już jest naprawdę grube ładowanie kuponu. Tutaj słuchajcie, w tym meczu Pafos mamy under 5,5 goli, ale gol Elfsborga, czyli taka sklejka na ten mecz, że maksymalnie, to jest zaporowa linia praktycznie, nie? Maksymalnie 5 goli w meczu, Elfsborg ma strzelić minimum jednego gola i sklejka na mecz Wisły, under 5,5 goli, do tego over 1,5 gola, znowu ciekawa sklejka na te gole i Wisła z remisem i generalnie podoba mi się ten kupon, nie? No bo tak, trzymam kciuki za Wisłę, wydaje mi się, że są lepsi. Over 0,5 gola to nie jest jakaś, wiecie, wygórowana linia, ale też under 5,5 to jest linia, nie chcę mówić zaporowa, ale bardzo wysoka, nie? 3 razy 900 zł na to ładowane, przemas. Ale by to siadło, to by było naprawdę sympatycznie. Trzy kupony jeszcze przed nami, jeden z nich jest od Mateusza, 9 razy typowane, 4 razy trafione, równe 5 koła czystego profitu, zostało 2 razy 650 zł ładowane na 2 razy 1471. Kłopio do przerwy ma prowadzić ze Strassenem luksemburskim. Generalnie Kłopio w tym pierwszym meczu było bardzo mocnym faworytem. Pamiętam, że na YouTubie było grane, 0-0 się skończyło, Kłopio jeszcze czerwoną kartkę pod koniec meczu złapało, ale no wydaje mi się, że cud jedynie tutaj. No nie chcę mówić aż tak, że cud, ale no są bardzo mocnym faworytem. Naprawdę nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby oni tego nie ogarnęli. Wygrać moim zdaniem, no to wygrają bez problemu na własnym terenie. Tylko pytanie, czy będą prowadzili do przerwy. To wiadomo, jest zwiększenie kursu, nie? Bo na 1,22 masz na zwycięstwo. No tutaj Mateusz stwierdził, że podbija ten kurs, dając prowadzenie do przerwy. Do tego jest Brady Jabik ze zwycięstwem. Tutaj generalnie bardzo mocno kurs leci w dół. Pierwszy mecz Brady Jabik przegrał 3-2 z Tikwesem macedońskim. W momencie wystawienia 1,57 było na Brady Jabik. Teraz jest w momencie nagrywania filmu 1,40, nie? Więc tutaj fajnie złapane. I też trzymam kciuki, żeby to był piąty trafiony kupon od Mateusza. Przedostatni jest od Patryka. Tutaj Biucik sklejka na 485 zł na 6255, czyli można powiedzieć, że tasiemka. Mamy BTTS-a w tym polskim meczu, w meczu Wisły-Kraków. Mamy Kłopio, to co przed chwilą gadaliśmy, mecz z handicapem minus 1,5. Mamy bramkę w pierwszej połowie w meczu Tobolu z Rosenborgiem, tu było 5-2 w pierwszym meczu dla dzisiejszych gości. Do tego słuchajcie, Lewadia ze zwycięstwem są faworytem na własnym terenie. Pierwszy mecz oni też wygrali z tym Siulali 2-0. I mamy jeszcze słuchajcie, Żalgiris over 1,5 gola. Sam Żalgiris ma strzelić 2 gole z VPS-em. Na wyjeździe wygrali 2-1 i over 2,5 goli jeszcze doklejony w meczu w Lazni z Walurem, słuchajcie, tutaj pierwszy mecz 2-2, no i po prostu liczy na powtórkę scenariusza pewnie Patryk, no i sobie taką taśmę tutaj na 6200 skleił, trzymam za to bardzo mocno kciuki. Ostatni kupon jest od Dariusza, 3 podane kupony, 1 trafiony, 1340 profitu i jest ładowane wszystko na 4233. Zwycięstwo Pajde z Balaton, pierwsze spotkanie wygrali 2-1 i generalnie tutaj też są faworytem zdaniem bukmacherów, grają teraz na własnym terenie.
minimum jedno trafienie Liepaji, to jest gol underdoga zdecydowanie, bo Liepaja jest w tym meczu po prostu underdogiem i tutaj mają strzelić z Wikingurem, zdaniem Dariusza, jednego gola. Pierwsze spotkanie 1-1, więc tutaj na własnym terenie całkiem dobry wynik. Wiadomo, że rewanż to może być ciężki dla nich, ale mają strzelić tylko jednego gola. I Fjolnir, czyli coś spoza pucharów, Islandia, pierwsza liga. Fjolnir ma wygrać z Grindavikiem, to jest generalnie pojedynek lidera z ekipą numer 6. 10 punktów różnicy po 12 meczach między tymi ekipami, ładowany typ na faworyta. Jeżeli chodzi o kupony na dzisiaj, to było na tyle, przypominam ci, jeden gol Wisły Kraków dzisiaj grany za 2 złote daje ci 300 zł. 300 zł na grę możesz mieć z dwójki. Jak tego dokonać? No promocja jest w Superbecie, więc trzeba założyć sobie konto w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta zaakceptować zgody marketingowe, kliknąć weryfikację konta gracza, czyli takie standardy, wpłacić minimum 50 zł i to cię zapisuje do promocji. Z tych 50 zł z konta depozytowego za 2 zł grasz taki kupon, jak teraz widzisz. Jeżeli Wisła strzeli gola, mają tylko gola strzelić, to ty w przeciągu 72 godzin dostajesz 300 zł na grę na swoje konto gracza w Superbecie w bonusie. Osoby zainteresowane promocją odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta minuta, czy tam 2-3 i cała procedura odbioru promocji 5 minut. Jeżeli ktoś by chciał, serdecznie zapraszam. Zapraszam za dzisiaj, dziękuję. Dziękuję za oglądanie do samego końca. Jeżeli będzie transmisja na żywo, to dam znać na Instagramie, obstawiamy o której. Chciałbym pokleić coś na te mecze dzisiaj z wami, ankietowo, ale tak potwierdzę na 100% na Instagramie. Trzymajcie się, pozdro. Siema, elo. Nara.